Wraz z końcem roku przyszedł czas na podsumowanie pracy Młodzieżowej Rady Miasta Leszna. Odbyło się ono podczas 20. uroczystej sesji Rady. Data 18 grudnia jest szczególna dla radnych, gdyż dokładnie 2 lata temu rozpoczęła się obecna kadencja. Zorganizowaliśmy naprawdę dużo różnych wydarzeń, począwszy od zawodów sportowych, poprzez takie stricte rzeczy konsultacyjne, jak kursy autobusów, zmiany lokalizacji przystanków, i to się udawało. Także jestem naprawdę szczerze zadowolony. Dzisiejszego dnia na sali obrad znaleźli się oprócz radnych obecnej kadencji także osoby zaangażowane i pomocne Młodzieżowej Radzie. Składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za zaangażowanie w pracę Młodzieżowej Rady Miasta Leszna 11 kadencji. Godnie reprezentowaliście interesy młodych ludzi, a wasze działania oraz aktywność przyniosły korzyści całej lokalnej społeczności. Wyrażam głęboką nadzieję, że wiedza i doświadczenie uzyskane w okresie wykonywania mandatu radnych wzbogaciły was oraz że okażą się przydatne w dalszej nauce i działalności społecznej. Dziękując za współpracę, życzę wielu sukcesów edukacyjnych i osobistych. Z poważaniem, prezydent miasta Leszna Łukasz Borowek. 20. sesję rozpoczął przewodniczący Maksymilian Jarosz, który podsumował 2 lata działalności Rady. Podkreślał aktywność radnych w podejmowane inicjatywy. Przywołano m.in. jej działania, takie jak organizacja Leszczyńskiego Kongresu Samorządów Uczniowskich, Leszno Sport Festival, wykładów tematycznych oraz zaangażowanie w zmianę kursów niektórych autobusów, które są teraz korzystniejsze dla uczniów szkół. W podziękowaniu za pomoc Radzie przyznano tytuły Przyjaciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna. Całość przebiegła w miłej atmosferze, a na koniec wręczono radnym i gościom słodkie upominki.